paella. Esses ativos. Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj 10 faktów o mnie. Pierwszy filmik był z tego jakieś 2 lata temu. No i co, teraz mnie poznacie jeszcze, bo parę faktów się nazbierało. Chociaż napisałem tylko 10. Nie mogłem więcej wymyślić. Zamiast 18. No, zamiast 18, miałem być 18, ale nie dałem rady. Dzisiaj, to dzisiaj wszystko pisałem. Pierwszy fakt. Potrafię słuchać tej samej piosenki dzień w dzień. Klaudiusz, mój brat, to potwierdzą, bo nieraz to słyszeli, co nie? Słuchaj, tak. Znajdę jedną piosenkę i cały czas... On katuje jedną piosenkę. Dzień w dzień. Tak. I ich to denerwuje, więc próbuję tego nie robić, ale dalej to robię. Drugi fakt. Miałem kiedyś białe włosy. Tutaj macie zdjęcie. Białe albo blond, nie jestem pewien jaki to jest, ale... Miałem inny kolor włosów. To było w wieku 3-4 lat. Teraz mam brązowe. Fakt trzeci, w podstawówce byłem jednym z lepszych bramkarzy, chociaż miałem, jeśli pamiętam, w trzeciej klasie podstawki miałem z 1,40 m, a dobrze broniłem. Do szóstej klasy podstawki w gimnazjum już tak nie stałem na bramce, bardziej chodziłem po, szedłem w pole, bardziej jakieś prawe skrzydło, lewe skrzydło. A tak to w czasach podstawki miałem z 1,40 m, do szóstej klasy miałem 1,50 m ileś i broniłem bardzo dobrze, ale później forma spadła i moje miejsce przejął Klaudiusz. I teraz też broni słabo, ja też. Teraz też broni słabo, ja też. No dobra, lepiej bronisz ode mnie. Nienawidzę się spóźniać. To jest coś, czego najbardziej nienawidzę. Czy się spóźniać. Wolę być 15-20 minut przed, ale nie lubię się spóźniać. Często się spóźniam przez mojego kamerzystę teraz, bo 15.30, a później przychodzę z kamieniem 15.30, a go nie ma. Więc to musisz przychodzić na czas, a nie. Ty nie miałeś mi tu obrażać, tylko miałeś nagrywać swoje fakty i dostają cię. Piąty fakt. Nie lubię marnować czasu. Strasznie tego nie lubię. Często sobie weekendy planuję. No i czasami nie wychodzi to po mojej myśli. Na przykład chcę coś lepszym nagrać, on gdzieś jedzie, no to plany się sypią i gram. Ale strasznie nie lubię marnować czasu. Weekendy lubię bardzo wcześnie wstawać, żeby no, jak najwięcej czasu wykorzystać. To prawda. To no, mogę się zgłosić. No i siedzę też do późna, żeby też pograć. Znaczy, głównie wieczorami gram, a w dzień wychodzę sobie, nagrywam. A jak jest zima, to gramy z tego, żeby... Dokładnie. No, dokładnie. Albo rowerem, dokładnie. Ciepło. Szósty fakt. Moja prawa noga jest krótsza od lewej i teraz możemy wam pokazać, żeby nie było. Sobie siądę i... I to nie jest Photoshop. To nie jest fotomontaż. To nie jest nic zadowane. Siódmy fakt. Jestem masochistą. No debil, no. No na tym możemy zgodzić, będę się rozwodził nad tym. No. Dobra, ósmy fakt. Boję pływać się statkami. Boję pływać się statkami, tak. Mówiłem to na jednym odcinku z Krzyśkiem, tam bo jak się dobrze znamy i tam właśnie mówiłem, że się boję pływać statkami. Jest to spowodowane tym, że w dzieciństwie miałem jakieś tam koszmary, że wpadłem, utonąłem i też słabo pływam, przez to nie lubię. Przez to w trzeciej klasie miałem chyba basen. W trzeciej klasie mieliśmy baseny? Podstawki, no. Ja uciekałem. No, na baseny i ja często kombinowałem, nie chciałem pływać, bo po prostu się bałem, że też się utopię. No i słabo pływam teraz, no i też statkami. Fakt dziewiąty, nie zdałem jednej klasy. 2 lata temu nie zdałem w technikum, ale przepisałem się do zawodki na fotografię. Wyszło mi to lepiej przez to, że mam praktyki. Miałem pieniądze, dostawałem co miesiąc pieniądze i przez to wziąłem sobie komputer na raty i teraz otworzyłem kanał gamingowy, gdzie też nie jest regularnie z tymi grami. No i zapraszam serdecznie na PTIC, jeszcze to jest taka reklama. Zapraszam na PTIC, na kanał na YouTube i na ich fanpage, wszystko macie w opisie. Nie lubię ostrego jedzenia,
mała dawka chili na moim języku, to po prostu jest katorga dla mnie, strasznie nie lubię tych rzeczy. I kwaśnych też. No i kwaśnych też, kwaśnych nie lubię, ale kwaśne zniosę, ale ostrego już tak nie za bardzo. Dupa jest tam, jeśli chodzi o ostre jedzenie. Ale ci ostre chipsy bardzo lubię jeszcze. Tak, to wszystko. Jeśli chcecie następny odcinek z faktami o mnie, to co? Łapeczka w górę, 15 łapek w górę i mogę zrobić kolejny odcinek. Jeśli będzie 15 łapek w górę, to zrobię odcinek jak z Krzyszkiem, czyli z Klaudyszem, zrobimy teraz jak się dobrze znamy. Łapeczka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wbijcie do Klaudysza na Instagrama, bo mi pomagał w nagrywaniu. Na mój Instagram, no i co? Trzymajcie się, cześć!